Mercedes słynie z tego, że jego produkty dobrze utrzymują wartość, a nawet po wielu latach wyglądają elegancko. Pomyślelibyście, że prezentowany na zdjęciach popularny okular o symbolu W210 ma 13 lat? Elementem, który bardzo dodaje nowoczesności Mercedesowi, są ksenonowe reflektory przednie. Co godne podkreślenia, ich klosze nadal są przezroczyste, a jest to o tyle ważne, że w tym modelu często można spotkać matowe przednie światła. Auto ma charakterystyczne mercedesowskie felgi z lekkiego stopu, które nadal wyglądają dość zdrowo. Elementy takie jak listwy czy uszczelki znakomicie zniosły próbę czasu. Nie odbarwiły ani nie wypaczyły się, również tylne lampy zachowały pełną barwę. Po otwarciu drzwi kierowcy zobaczymy kokpit w stylu typowym dla Mercedesa z końca lat 90. ubiegłego wieku. Wspaniała czytelność dużych zegarów, przemyślane instrumenty, a przede wszystkim mnóstwo miejsca na dużym fotelu. Prezentowane auto wystawiono do sprzedaży za 15,5 tysiąca złotych, ale gdyby kupować nowy samochód tej wielkości, to za samo wyposażenie zapłacilibyśmy więcej. Automatyczna klimatyzacja, elektrycznie sterowane fotele z pamięcią ustawień, automatyczna skrzynia biegów dziś nadal są luksusem. Na tylnej kanapie jest mnóstwo miejsca nie tylko na nogi, lecz także nad głową jadących, którzy mogą się cieszyć wysokim komfortem resorowania nawet na nierównych drogach. Mercedes E290 Turbo Diesel, którego oglądacie, przybył do Polski z Belgii i ma na liczniku 180 tysięcy km, które nie zrobiły na nim wielkiego wrażenia. Dla niewysilonego silnika taki przebieg to pestka, a automatyczne skrzynie biegów tej marki są bardzo trwałe. Niemiecka marka już 13 lat temu bardzo dbała o bezpieczeństwo pasażerów, co potwierdza obecność 4 poduszek powietrznych, systemów ABS oraz ASR. Ten ostatni układ można wyłączyć, aby na przykład wyjechać z głębokiego śniegu. Solidny motor ma moc 129 koni mechanicznych i w zupełności wystarcza do napędzania nawet w pełni załadowanego Mercedesa. Jednak warto pamiętać, że układ jezdny, kierowniczy oraz skrzynię biegów zestrojono z myślą o spokojnej, płynnej jeździe. Zawieszenie dobrze znosi konfrontacje z polskimi drogami i chociaż z czasem pojawiają się w nim luzy, to niewiele współcześnie produkowanych samochodów może pochwalić się taką trwałością układu jezdnego. Aby przybliżyć koszty użytkowania Mercedesa E290 z roku 1999, podajemy ceny nieoryginalnych części zamiennych oraz przybliżony koszt ich wymiany w nieautoryzowanym warsztacie.